Szanowni Państwo, jest niewygodnie o tym mówić, no bo powiedzą, że no właśnie, że chce być większym prezydentem. Otóż problem polega na tym, że ja ich inaczej trochę rozumiem. Tylko że to, co ja mówię, to mało to przechodzą tylko te sensacyjki, kiedy uderzę mocniej, ja odpowiem ostrzej, to przechodzi. A problem polega na tym, że oni byli moimi zastępcami, jak Bachowski, który tu siedzi, oni oni widzieli, jak ja się starałem zrobić, jak ja pracowałem i jak mi to nie wychodziło. I oni doszli do wniosku, że o, to trzeba to złapać. Oni widzieli, jak Krzaklewski się starał i próbował trochę to tak złapać mocniej i też mu nie wyszło. Więc oni doszli do wniosku, tak mi się wydaje, ja nie wiem, ale jak patrzę sprawiedliwie na nie, to oni doszli do wniosku, że nie, trzeba to złapać z policją, podsłuchami i w dobrym kierunku poprowadzić. No i teraz ja się z tym nie zgadzam, bo w innych warunkach, może i tak, ja też ograniczałem demokrację, jak ja się nieraz tu mówię, ale to była rewolucja. Tak jest. Natomiast teraz to jednak trzeba inaczej osiągać te cele, a inaczej osiągnąć. Oni zbyt prosto wzięli, oceniając mnie i nieskuteczność, Krzaklewskiego nieskuteczność i myślało, wydawało im się, że oni załapią policją, wszystkim, łamaniem prawa i pójdą w dobrym kierunku, to będzie fajnie. Takie myślę, tak mi się wydaje, oni tak myślą. I teraz jak ich oceniać? No kurczę, intencje są dobre. No ale dobrymi intencjami jest piekło. To nie są, oni źle odczytali czas, moim zdaniem. Że to nie wolno tak stosować, nie można naginać prawa, nie można, trzeba te reguły stosować, które na ten czas odpowiadają. I to jest chyba, przy sprawiedliwej ocenie, to chyba jest to. Nie zbawiona, tylko brak wyczucia czasu i przestrzeni.